Dzisiaj prezentuję przepiękny karabinek HFT 500 firmy Air Arms w przepięknym, barwionym w trzech kolorach laminacie, ze spustem 3D, który można ustawić pod każdym kątem, zamkiem dwutaktowym biatlonowym, ergonomiczny chwyt pistoletowy, plus. Wyżłobienie na kciuk. Dodatkowo regulowana baka policzkowa, którą można dopasować do każdego szczerca. Baka ma regulację góra-dół, eee, lewo-prawo i jeszcze skos w przód i skos w tył. Regulowana stopka gumowa. Na końcu lufy separator powietrza. Duży kartusz, który umożliwia oddanie koło 100 równych strzałów. Dodatkowo karabinek wyposażono w szynę typu T. Teraz ją pokażemy w sposób. W szynę typu T. Którą widzimy od spodu. Można spokojnie tutaj wsadzić szynę Weaver RIS 22 mm. Eee, przykręcamy do tej szyny, są takie szyny można kupić na Allegro i zakładamy sobie bipod wtedy możemy mieć bipod i strzelać na przykład eee, pęczest z bipodu eee, karabinek wyposażony w manometr wskazówkowy Air Armsa oraz naprawdę delikatny spus 3D, jest to już karabinek wiatrówka dedykowany do strzelań bardzo precyzyjnych tak jak do zawodów HFT czy FT, czyli Hunter Field Target lub FT czyli Field Target i powiem szczerze, że to już jest naprawdę wysoka klasa dodatkowo do szyny typu T teraz jest dedykowany oryginalny palmrest do karabinka który można kupić za cenę około 500 zł ten Palmres jest to taka aluminiowa ze stopów, aluminiu stopka, ale bardzo ładnie zrobiona kolorystycznie, właśnie pod ten karabinek o tym samym kształcie, taki design, nawiązujący do tego karabinka, który ułatwia strzelanie z pozycji stojących i z pozycji kręczących oraz leżącą, tak samo, bo podpieramy sobie dodatkowo rękę o Palmres. To jest taka stopka. Z przodu, która ułatwia e, chwyt, chwyt karabinka, aby był bardziej mm, pewny i bardziej ergonomiczny, więc karabinek jest przepiękny. Dedykowany śród do niego to oczywiście JSB e, EXACT Diabolo w kalibrze 451 lub 452. No i myślę, że jest to e, lepsze rozwiązanie niż HW100. Jeżeli ktoś szuka naprawdę celnego, ergonomicznego karabinka, funkcjonalnego, gdzie praktycznie można się do niego przystosować, gdzie karabinę można przystosować do każdego szczelca dzięki właśnie tej ergonomii, czyli chwyt, baka, spust i tak dalej. jest na pewno bardziej ergonomicznym karabinkiem. No i jest łatwy w obsłudze. RRS, to wiadomo, klasa samo w sobie, celność. I precyzja, w następnym filmiku wrzucimy jakieś skupienie na 40-50 metrów.